pogoda. System już jest przygotowany. Jest godzina 9 i jest chyba 30 stopni. System jest przygotowany, proszę, proszę tak powiedzieć, pana operatora na ujęcie. Dokładnie. Przemek, jakiś komentarz? Jakiś komentarz? Strasznie gorąco jest. 9 rano i 30 stopni. Jest to niesamowite. Sicza energia rozpiera, to widać. Nie umiem się doczekać. Dobra, to ciśniemy na krótszy stożek. I to jest jeszcze pan operator, który też pociska z nami. Dokładnie. Dobra, ciśniemy. Trzy specjalisty jadą, okej, go. No i tutaj zaczyna się cała zabawa rowerowa. Mi się podoba z samego początku rura, bo będziemy prowadzić już rowery. Przejazd jest bardzo łatwy, nie ma żadnych problemów. Rower wreszcie nie cyka, nie pyka, wszystko jest tak jak powinno. Słyszę jakiś komentarz? No, jest to dla nas pierwsze takie pierwsze doświadczenie mamy. Jeszcze de facto nie mamy żadnych doświadczeń, nigdy nie byliśmy na rowerach górskich w górach. Zgadza się. Od strony terenu gdzieś tam się, no owszem, jeździło się gdzieś tam po asfalcie już zaliczone, ale natomiast w takim ciężkim terenie pierwszy raz trzeba uważać, zdobyć pierwsze doświadczenia, no i wyciągnąć wnioski na później. Będziemy dawać radę. Tu żeśmy dopiero dali rady wjechać. W sumie tego tak nie widać. Na żywo jest o wiele więcej wrażeń. Przemek, jeszcze jakiś komentarz, że jest bardzo łatwo? No, bardzo łatwo jest. Tak, no, Przemek za chwilę... Jest nami jeszcze łatwiejszy odcinek. Dokładnie, Przemek już powiedział, że jako jedyny będzie jechał, my prowadzimy. No, prowadzić, no ja pociągnę. Dobra. Nie ma lipy. Do potem. No cóż powiedzieć, zdobywamy tutaj kolejne etapy naszego rajdu MTB. Jest ciężko, ciężko to jest. A druga sprawa tego, co powiedziałem, jest też bardzo przyjemnie. To jest takie zmęczenie bardzo miłe. Tutaj będziemy spać dzisiaj. Wynajęliśmy sobie ten domek. A to ekipa rajdu MTB. No panowie, koniec siesty. Zapraszam. Zaraz coś powiem. Mamy przerwę tutaj obiadową. O, i tak sobie szczytami. Ciągniemy, jest fajnie. To jest traska, słuchajcie. No to jest raj. Pozor, dajcie pozor. I widzisz, tygrysie nie macie tutaj, a je, zobacz jak jest, zobacz. Powiedz agresorze, jak ci się podoba? Bardzo fajnie, jesteśmy na Kiciorach, 989 metrów. Teraz będziemy troszeczkę zjeżdżać, trochę w dół, potem trochę pod górę. Już będziemy w schronisku na stożku, gdzie zakupimy napoje. Może coś zjemy? Nie, chyba nie zjedliśmy się. Pozdrawiamy cię, tygrysie. Żałuj, tygrysie, bo normalnie masz czego. Tygrysie, normalnie prawdziwa moc tygrysia opuściła się dzisiaj. Musisz na działce dać pozór. Tyrać. Pozór na działce, a my zobacz, jakie mamy działki tutaj. Na trzy rowerki. Dokładnie. Wyciaskujemy tutaj. Rękansko. No i takimi terenkami sobie jedziemy. Tutaj zjechaliśmy wzdłuż. Między tymi drzewami jechaliśmy. Jest rewelacja. Arek właśnie teraz będzie wykonywał skok XC. Na drugą skalę do Sicza. Rozpęd i skok XC. Będziemy właśnie próbować hydrauliczne hamulce. Agresor jedzie, wszyscy jadą. Pozdrawiamy, jesteśmy przed stożkiem. Dobra. Udało się kręcić. Potem to i tak się zmontuje. Widzę się ten, jak Arek wyjdzie. No, to może ja zacznę.
Jesteśmy między Kiczorami a Stożkiem. Zaraz będziemy mieli kawałeczek w dół, no i potem do góry. Teraz oddaję głos koledze Arkowi. Ja nie mam nic do powiedzenia po wejściu na tą skałkę nade mną. Znaczy po wjechaniu. No tak, zapomniałem. Ani razu nie prowadziliśmy, ani razu. Cały czas jechaliśmy. Umordowani jesteśmy. SPD-ki prawie byłby ostry upadek, ale wypięły się przepięknie. Udało się. Jest okej. Okay. Strasznie ciężki podjazd, dużo kamieni, dużo korzeni, ale jechaliśmy równo. No jeszcze do Stożka żeśmy dojechali. A dziś to nasz pierwszy raz taki etap górski, bo zawsze tylko spacerowo po takim ciężkim terenie. To już jest prawdziwe XC. Pozdrawiamy. Zresztą tutaj jeżdżę na zawody. No i powiedzmy, jaka dzisiaj jest data. Dzisiaj jest 30 czy 31? 31. 31 maja 2011 roku. Nie, długo dzień dziecka będzie. Będzie w szczegółach. No. Nie, ale trzeba to powiedzieć dla tych, którzy... Pozdrawiamy będą... cały Polsat. Prawie finał. Mistrzów Polski XC i Stebna 2011. Pierwsza Merida, Arek Peciak. W czołówce zaklasyfikował się Romet. Deszczyk trochę padł. Wiesz, na pierdolę z tobą? Ktoś się zbliża, patrz, znam tego kolesia. To Przemysław. Na gitarze, na motorze. Poszedł jak burza. Marek! Wrócisz? Jasne. Dasz. 68 na godzinę. Drugi zawodnik Przemysław na razie nieznany. Nieznane jego położenie. Czekamy. Dajesz! Oj, zawodnik już na skraju wyczerpania nerwowego. Sarenka, ale zajebiście po wodzie idzie. Taka mała sarenka. Siczu ciśnie. Dzień dobry, Bibi, dobry. Jestem lekki psychol i jestem z Kobry. Aleczku, opowiedz, gdzie jesteśmy? Belpika. Jesteśmy po stronie czeskiej. Podobno strona czeska tych gór jest o wiele od bardziej... Od Szlabanu jesteśmy już u Belpiku. Bardziej ładna jest. Paszportów nie mamy. Nie mają paszportów, no, ani dowodów. Ja mam, ale tylko Polsatów. No. Ja też mam paszport Polsatu. I takie paszporty są najlepsze. Właśnie była opcja, żeby wjechać do wody. Nie no, bajka. Wszędzie te tereny są bajkowe tutaj na rowerek. Włączyłem przez przypadek film, ale film też może być. Siczu patrzy do wody. A Peciu chce samobójstwo popełnić. Gdyby było 26 stopni, sprawdziłbym, że tam jest głęboko, to bym skoczył. 26 stopni tam czy w powietrzu? Dziękujemy. Zawodnicy MTB w Czechach zdobywają rowerowy szczyt.
Tak właśnie zawodnicy MZB zdobywają szczyty rowerowe. Pić ci się chce, Jareczku? To jest z górki w końcu. To będzie bardzo krótki trak właśnie. Sitchu, chodź, bo pada! Sitchu, popingala.